Cześć, witajcie, z tej strony Robert, kolejny Q&A, 542, witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają. Widziałem słuszny komentarz, tak mi przemknął gdzieś tutaj, że trzeci odcinek gadamy o tych 60 Hz, więc może odpuśćmy sobie już to i rzeczywiście przejdźmy do bardziej istotnych problemów życiowych. To do mnie, cześć Jacek, dzień dobry, więc witam, witam. Tytuł leki Clickbait Trios pisze, ale nie opłaca się kupować smartfona co roku, więc to marki mają się starać co roku, no ale Vivo ma gdzieś i robi dobre telefony, tylko niestety mega magia Samsunga, bo był pierwszy jak coś gotowanie, żeby... Tylko żabą jest, brakuje przecinków. Tą żabą jest społeczność, która dorastała, kiedy smartfony Samsunga były dobre już od kilku lat, nie są od modeli Ultra na siłę. Czy ja wiem, czy clickbait? Nie. Myślę, że stwierdzenie faktu, tak? No producenci generalnie mają wywalone. Jeżeli była większa konkurencja, w sensie, że nie wiem, powiedzmy, załóżmy, producent X robiłby to samo, co nie wiem, co z iPhone, co Samsung, co Huawei, tylko na przykład, nie wiem, za 60% albo 70% tego, no to i rzeczywiście to byłby producent, którego, nie wiem, ludzie by zaczęli kupować, no to myślę, że inni też by się bardziej starali, a tak na dobrą sprawę, no teraz wszyscy trochę są w takiej komitywie, że tam, no dobra, tutaj nie za dużo zmieniamy w tym roku, no bo to bez sensu, tak, no co zrobimy w przyszłym, to raz, a po drugie, no fakt jest też taki, że rzeczywiście no te smartfony specjalnie są też tak robione, znaczy to AI na przykład teraz, tak, powiedzmy tak szumnie nazywane, to AI zostało stworzone po to, żeby, nie wiem, przez 2-3 lata głównie na tym zbijać kapitał, tak, w sensie można wybaczyć nawet, że się nic nie zmienia w specyfikacji, że, znaczy w sensie, że nie wiem, że nie ma jakichś lepszych obiektywów, jakichś nowych technologii zupełnie, a fakt jest taki, że rzeczywiście AI tutaj, wszyscy patrzą, czy jest AI, w jakim stopniu jest AI, w jakim zakresie, czy po polsku i tak dalej, więc to są takie super sztuczki, ale to nie jest nic innego niż w przypadku, powiedzmy, samochodów. No to powiedzmy sobie szczerze, no w samochodach też ile się może zmieniać, jeżeli chodzi o jakieś dodatkowe funkcje. Oczywiście są to funkcje bezpieczeństwa, to jest tak, powiedzmy, mocno w samochodach podnoszone, ale generalnie, jeżeli chodzi o tą część rozrywkową, no to no 6% no, nie zmienia jakoś mocno swojego wyglądu, swojego systemu, tak? Dorzuca na przykład ekran z tyłu i macie, cieszcie się. To jest mniej więcej podobne zachowanie. Jan Kowalski, dziękuję, pozdrawiam, dzięki. Polski Czacha, Snapdragon Elite ma mieć niby o 1 GHz więcej mocy, ale czy to jest dobre, czy każdy z nas robi ten Antutu, żeby zobaczyć, ile jest punktów? Moim zdaniem termika i bateria jest ważniejsza od wyników Antutu, żeby była chłodna termika i długi czas na jednym ładowaniu. Zgadzam się w 100% i myślę, że w poniedziałek pojawi się taki materiał, ale ja wam chcę powiedzieć, że ja już mam od jakiegoś czasu Snapdragona tego 8 Elite. W codziennym użytkowaniu no pewno nie ma to znaczenia, tak, przyznam szczerze, ale już na etapie konfiguracji telefonu to, co bardzo często w Androidzie było, na przykład, nie wiem, jakieś tam ładowania ekranu głównego pierwszy raz, ładowanie jakichś ustawień pierwszy raz, to dzieje się dużo szybciej. Względem nawet smartfonów, które były topowe i miały topowego tego Qualcomma. Czy w codziennym użytkowaniu tak to będzie wyglądało? Myślę, że no, znaczy, mam kilka dni tak na dobrą sprawę telefon i powiem wam, że wygląda to bardzo, bardzo podobnie. Jest momentalnie, jest błyskawicznie i w ogóle, natomiast wydaje mi się, że ten z tym prockiem jest tak, że po pierwsze on jest rzeczywiście mocny i to będzie taka kwestia bardzo przyszłościowa, w sensie tak jak procenci dają ci aktualizację na 5-6 lat czy tam więcej, teraz będziesz miał, tak mi się wydaje przynajmniej, no bo nigdy nie wiadomo, ale wydaje mi się, że to też chodzi o to, że ten prosek ma jakby taki zapas mocy, że rzeczywiście nawet za 2-3 lata, jak go kupisz jako używkę, to nadal będziesz mógł odpalić większość rzeczy rzeczywiście w bardzo dobrej jakości. No i tam bardzo dużo tego wsparcia wreszcie tak natywnie do AI. To powinno też przyspieszyć pewne działania, wyszukiwania jakichś tam galerii, tworzenie jakichś tych obrazów i tak dalej. No bardzo często teraz musimy na to długo czekać, więc mam nadzieję, że będzie to działało szybciej. No nie mam telefonu, który mógłbym porównać, czy AI na tym telefonie i na tym z 8 Elite działa jakoś dużo lepiej. Więc no powiem szczerze, że to jest dla mnie zagadka, ale mam nadzieję, że uda mi się to sprawdzić.
Zeus, wiesz może coś na temat produktów smart home Samsunga albo kiedy mają wyjść? Na razie na rynku monopol ma Philips Hue. Chciałbym zrobić sobie inteligentny dom, ale nie wiem, czy Samsung coś szykuje. Znaczy, pytanie z jakiego zakresu, tak? No bo tak na dobrą sprawę Philips Hue to lampki i oświetlenie, włączniki, ewentualnie tam są te Philips Hue Friends, no i teraz kamery, tak? Natomiast Samsung jako tako swojego ekosystemu, swoich urządzeń nie ma, oprócz tam smart tagów powiedzmy, bo ani żarówek, ani nie wiem, głośników, tak na dobrą sprawę, kiedyś mieli multiroomy, ale teraz już nie mają, to nie mają, ale mają świetną aplikację SmartThings, która integruje bardzo dużo różnych produktów z różnych dziedzin i od różnych producentów. Czyli tak na dobrą sprawę, jakbyś miał jakieś rzeczy od Akary, od rzeczy od Philipsa Hue, od, nie wiem, tam Nanoleaf i tak dalej, to możesz wszystko wpiąć sobie to w tą aplikację SmartThings i to będzie działać. I to będzie działało bardzo dobrze, fajnie wygląda. Można wpinać sobie nawet klimatyzatory innych marek, pralki, suszarki, jeżeli są Wi-Fi, piekarniki, z tego co widziałem. U mnie pralka, suszarka działały, więc jest to sporo fajnych rzeczy i można sobie tam to rzeczywiście zbudować. Myślę, że SmartThings tak wizualnie może się naprawdę bardzo podobać. Na przykład ma bardzo dużo fajnych funkcji, takich, że inne jakby ośrodki, te takie powiedzmy smart home, jeżeli chodzi o dom, jak na przykład, nie wiem, Google Home czy Apple HomeKit, nie informowały o tym, że jakieś czujniki mają słabszą baterię, a SmartThings potrafił informować o tym, że czujnik na przykład, nie wiem, i to był chyba jakiś taki, co to było? Już wam mówię, to był Philips Hue. Philips Hue i od tego, od Fibaro, od czujnik zalania, potrafił informować, że na przykład bateria już jest słaba. Świetna sprawa, bardzo, bardzo to przydatne i myślę, że ktoś, kto jakby nie orientuje się, jakby jak to działa, to jest to bardzo przejrzyste w tamtej aplikacji, więc jakby może bezpośrednio z własnych urządzeń nie mają, natomiast taki integrator wszystkich rzeczy i później do reprezentowania tego w tablecie czy w telefonie, to wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Cześć Robert, Oktawiusz Grochowski. Czy to naprawdę przekazałeś Quicko skan swojego dowodu osobistego i czy uważasz, że to jest bezpieczne? No, jakby do celów testów tak, natomiast no nie wiem, polska firma, ciężko mi powiedzieć. No mam zabezpieczony dowód, w sensie PESEL, więc no, mam nadzieję, że tu się nic nie stanie, ale fakt jest taki, no, że jeżeli chcę przetestować coś, no to muszę to zrobić. Znaczy w sensie nie mam dwóch dowodów osobistych, tak, no ja też wiele razy nie chcę podawać gdzieś tam swojego maila czy numeru telefonu do jakichś usług, a tak na dobrą sprawę no, jestem zmuszony, tak, no, żeby coś aktywować, coś przetestować, to inaczej niestety tego nie zrobię. No właśnie, Kroniki Morskie już się kiwiąte o tym, że bazowy iPhone ma 60 Hz, ile można, też zgadzam się jak najbardziej, wyczerpaliśmy chyba temat. Kepiński Daniel, przecież oni nie walczą od kilku lat, mam stagnację, jeden smartfon sprzedaje się po 4 markami Oppo, Vivo, Realme, OnePlus z kosmetycznymi zmianami, mało tego, nowe telefony są gorsze i droższe od swoich poprzednich modeli. O nie wiem, no OnePlus 12 akurat był rzeczywiście wyjątkiem, że to był bardzo dobry telefon, który nie był jakoś specjalnie droższy, a później też potrafił stanieć, później oczywiście wiele osób pisało o tym, że można go jeszcze taniej ściągnąć, więc tak, ale zgadzam się oczywiście, że jakby ten konglomerat, tak jak go nazywam, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, to no oni to zrobili jakby do cięcia kosztów, tak? W sensie to nie jest żadne odkrycie, że jest to zrobione po to, żeby rzeczywiście obniżyć koszty i żeby, pomimo tego, że te nakładki się niby różnią, to są tym samym i mają jakby wspólne technologie rozwijane, więc tak to w skrócie wygląda. Jest tej 71830. Ciekawe, gdzie byśmy teraz byli, gdyby Huawei nie dostał bana. No i znaczy, wiecie, no to ciężko tak łatwo sobie wyrokować, ale ciężko przewidzieć. Ale uważam, że bylibyśmy w innym miejscu. W sensie, jeżeli powiedzmy nawet te ceny by pozostały na tym samym poziomie i mielibyśmy tego GMS-a i tak dalej, to wszystko by działało. Myślę, że układ rynku byłby inaczej. Znaczy, przypominam, że Huawei był już numerem jeden, więc i zupełnie inaczej by to oddziaływało na kogoś, kto jest numerem 2, numerem 3 i 4 i tak dalej. Więc oni by próbowali gonić, tak? No bo wiecie, no taka perspektywa, że jesteś wielomiliardową firmą i nie jesteś numerem jeden na wielu rynkach, no jest jednak deprymująca, tak? Więc czy tam nie jesteś tylko w pierwszej trójce.
Więc i wydaje mi się, że nawet by pozytywnie jakby zadziałało to na Apple, tak? W sensie, że oni też może by się bardziej starali, tak? W sensie, nie wiem. Akurat z nimi to jest ciężko, tak? Bo mam wrażenie czasami, że oni w ogóle tylko patrzą na tabelki sprzedaży i może właśnie takie, nawet jeżeli ktoś mówi, nie lubi Huawei, bo nie wiem, bo coś, tak? No to tak na dobrą sprawę silniejsza pozycja Huawei byłaby też z lepszą perspektywą i dla Samsunga, i dla Apple, więc tyle. No, wydaje mi się, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, tak? No bo jakby no, problem jest taki, że na przykład taka, nie wiem, Pura 70 Ultra pewno się sprzedaje słabo, w sensie to znaczy to nie są, nie mam żadnych wyników, ale podejrzewam, że to nie są poziomy jak sprzed bana. Więc gdyby to było odwrotnie, no to pomimo tego, że Huawei ma tyle tam problemów, tak dalej, to nadal inwestuje i robi coś. No, ja mówiłem to też, no to jest jedyny aparat fotograficzny, który mnie w tym roku jakoś tak wow zaskoczył. Reszta to jest okej, fajnie, tu coś poprawili, no spoko, nieźle to wygląda, okej, nawet super, ale żeby mieć wow, taki opad kopary, to tylko Pura 70 Ultra zrobiła i po prostu nie da się tego przeskoczyć. PS, nie rozumiem, jak po ponad 100 latach 24 klatki na sekundę w filmach za miliony dolarów nadal są standardem. No to jest przecież slajdownica w rozmazanych klatkami, a nie płynny obraz. Nie ma w tym żadnej płynności. Avatar czy Dev, chwalił się super płynnością, tym, że ma aż 48 klatek. Zapomnieli dodać, że jest technologii, w której każde oko dostaje swoją klatkę oraz lewo, oraz prawe, licząc na każde oko wracamy do punktu wyjścia i do 24 klatek na każde z oczu. Znaczy, to jest chyba taki hołd w stronę, powiedzmy, oryginalnej kinematografii. Jak się zmieniały po prostu, jak się wyświetlały te klatki i dlatego. Jakby zostało po prostu tak, że to jest ten filmowy taki look, tak? Taki, że po prostu, że masz to, co było przez wiele dziesięcioleci, tak? No, wiele osób uważa, że nadal jeden z najlepszych filmów to są te stare filmy, które jakby nie wyszły w przeciągu ostatnich 50 czy tam 40 lat. Więc podejrzewam, że tak. A z drugiej strony to też jest jakaś taka, no powiedzmy, no stara szkoła, tak dalej. I myślę, że prędzej czy później też to się zmieni, tak? W sensie, że technologia jednak tą klasykę wyprze. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest odniesienie do rejestracji nagrań w iCloud. U mnie centrum akcesorium jest Apple TV. Nie mam głośników od Apple. Wszystko chodzi na najnowszym softie od Apple. Posiadam też iPhone 13 i 13 Pro i 16 Pro i zauważyłem, że część funkcji np. załączenia się żarówek w 16 Pro startuje momentalnie, a w 13 Pro z lekką zwiechą. Podobnie ANC w AirPods Pro 2 działają lepiej na 16 Pro niż na 13 Pro. Nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii dziejów, ale uważam, że jest to robione specjalnie po to, żeby kupić nowe Apple TV. Innymi słowy, celowo powtarzanie produktu, bo jeśli tak byłoby, to słaby. Pozdrawiam. Ciężko mi powiedzieć. Znaczy, raczej klasyka gatunku, że większość telefonów starszych, pomimo tego, że działa nadal dobrze, ale działa gorzej niż w momencie, kiedy wychodzą nowe. No i pytanie odwieczne jest takie, czy to jest wina softu, który został wgrany na ten starszy telefon względem tego nowego telefonu, który wyszedł właśnie z tym softem i ten soft jest stworzony dla tego nowego telefonu, a na tym starym raczej tak już mają w nosie trochę optymalizację, czy faktycznie jest tam dodana jakaś linijka kodu, tam włącz tam przy jakiś tam, nie wiem, w momencie, kiedy masz duże obciążenie, włącz jakiś tam, wiecie, takie opóźnienie tam, że macie pętlę tam 200 milisekund, co tam sekundę, tak? No, nie wiem, śmieję się oczywiście, ale czy tak jest, tego nie wiem. Jakby widziałem, nie wiem, czy słyszeliście o tym Newagu, tak? To o tym, że pociągi się psuły tam w konkretnych miejscach, tak dalej. No, jakby w momencie, kiedy zagłębiałem się w tamtą historię, przyznam szczerze, że doszedłem do wniosku, że producenci smartfonów, nie wiem, smart home, lamp, samochodów, czegokolwiek są właściwie w stanie wszystko upchnąć w swoich urządzeniach, gdzie mają jakieś patenty, które nie pozwalają na zaglądanie do jakiegoś tam kodu źródłowego, żeby no, wyciągnąć dodatkową kasę, tak? No bo to jakby ciężko nazwać tak na dobrą sprawę inaczej. Chrypcia, moim zdaniem to producenci korzystają z tego, że ludzie boją się zmian. To po pierwsze, primo. Po drugie, kampanie na utrzymanie użytkownika przez dedykowanie akcesoria lub usługi chmurowe powodują, że oni wiedzą, że nawet jeżeli chcesz to zmienić, to nie zmienisz. Idealny przykład u mnie, mam to jest Google i nie wyobrażam sobie korzystać z iPhone'a, a miałem dwa podejścia, tak samo zdjęcia Google, mam, gdzie mam backup całego życia od 2017 roku, a na przykład Harmony OS czy iOS musiałbym mieć dodatkową apkę, która się nie synchronizuje się w tle. Niestety złote klatki, nie piszę tego negatywnie, bo kocham swojego
Pixela, ale taka jest prawda. Czy wiesz, to generalnie można przenieść całe swoje życie cyfrowe do tego na inną chmurę, bo ja tak zrobiłem w 100%, jeżeli chodzi o Huawei. Ja wykupiłem sobie chmurę 2-terabajtową, czyli taką jaką na iCloudzie. Miałem telefon, który miał 1 terabajt i zacząłem sobie zgrywać dane. Pobierałem sobie dane i wyrzucałem je później bezpośrednio do chmury Huawei. Zrobiłem, da się tak zrobić, tak? I można to przenieść. I nawet powiem więcej, raczej większość tych zdjęć, które były zrobione iPhone'ami i one były zrobione, powiedzmy, nawet tam od iPhone'a 10, to one miały lokalizację wszędzie zawsze włączoną i nawet w tych w chmurze Huawei'a, w mapach Petal dobrze oznaczone były te lokalizacje. Więc da się to zrobić, tylko no wymaga to czasu, czasami dodatkowych jakby środków, no bo trzeba to po prostu poprzenosić i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale fakt, oczywiście ograniczenie co do danego ekosystemu i przywiązanie i problem z tym, że trzeba to anulować, tutaj ten, tu masz chmurę rodzinną, tutaj nie wiem, tu masz jakieś usługi podłączone do tego, do tych chmur i tak dalej, no to jest to zawsze trochę problematyczne. Krypcia, jako osoba, która pracowała na infolinii dużej firmy technologicznej, na pierwszego maila są formatki, więc nikt nie, przez presję czasu nie trzeba tych maili dokładnie dzwonić i znowu przez warunki pracy, presję czasu i szybka eskalacja do działu, który mało robi, jak napiszesz kolejnego raz albo zadzwonisz, to dopiero będą się interesować. Plus jak jest jakaś globalna wada, to często czeka się na wytyczne, jak procent sobie życzy mówić o tym. Wina procenta, że tak to jest skonstruowane, ale też tego nie wysługuje się firmami zewnętrznymi do supportu. No tak, znaczy no jakby ja to też widzę jakby z drugiej strony, tak? W sensie, że na przykład, nie wiem, jest jakaś tam, nie wiem, gigantyczny błąd jakiś albo, nie wiem, jakaś wtopa u producenta i pytamy o jakieś stanowisko. Bardzo często wiem, że rozróżnienie między polskim działem a powiedzmy gdzieś tam centralą w Chinach, w Korei, w Japonii, gdziekolwiek jest gigantyczne. No, przypominam, że my mieliśmy kiedyś sytuację taką z LG, że wyciekło, że LG zamyka dział mobile. My dostaliśmy, mieliśmy spotkanie online, gdzie polski dział nas zapewniał, że nic takiego się nie dzieje, a po kilku dniach przyszła informacja z działu takiego, też z tego polskiego, że jednak się zamykają, bo tak postanowiła centrala. Więc no, różne są śmieszne rzeczy i oczywiście te wytyczne, tak jak piszesz, są od góry nałożone i tym bardziej, jeżeli to są kontrahenci, czyli operator, powiedzmy, albo sklep, czy tam sieć sklepów i dany producent, no to bardzo często te takie odgórne wytyczne, które są podawane, czy przyczyny, to tam nie dużo mają wspólnego z rzeczywistością. Krwawy chomik, nie wiem jak wy, ale dla mnie nie ma żadnej różnicy pomiędzy 60 a 120. Mam Samsung Galaxy Flip 5, okazjonalnie korzystam z mojego starego iPhone'a 10, mimo że mam zdrowe oczy, w kinach doskonale widzę 3D i to jest różnica. Na Z Flipie przełączyłem na Adaptive, bo to zawsze jakaś oszczędność. Przełączyłem się na Adaptive, bo to zawsze jakaś oszczędność na baterii, ale naprawdę nie widzę żadnej różnicy pomiędzy 120 i 60. Oczywiście lepiej mieć wybór, ale nie dla mnie nie jest to gimmick. Mój kolega ma iPhone 14, powiedział mi, że on widzi różnicę pomiędzy iPhone'em a Samsungiem, ale nie pomiędzy hercami a kolorkiem. Samsung ma te podkręcone kolorki i jemu się to bardzo podoba i tu widzi tą różnicę. Nauczy się już telefon, powiedział mi, że pobawi się Androidem, a jak mu się nie spodoba, to wróci do Apple. Ja miałem wszystkie iPhony od pierwszego, to jest bardzo dobry telefon, jestem dziadersem, 52 lata. I przypomina mi się taka stara bitwa pomiędzy Commodore a Atari. Ja miałem Atari, moja mama zrobiła mi nawet sweterek Atari na drutach. Commodore był po prostu lepszy. Taka sama jest wojna, jest między Apple i Samsungiem. Chcesz mieć prosty telefon, który ci się zawsze działa, kup Apple. Jeśli chcesz mieć telefon, na którym nie chcesz się, chcesz się pobawić, kup Samsunga. Nie wiem, czy teraz już jest ta wojna głównie taka Apple-Samsung, tak? Wydaje mi się, że jest to trochę jednak przełożone, tak. Wydaje mi się, że jakby raz, że oczywiście tam są firmy, które oferują technologicznie więcej, tak? Już nie mówię o tym Huawei Mate XT, ale są po prostu telefony, które oferują więcej niż nawet Samsung. Dwa, wydaje mi się, że te firmy już tak nie mają takich bezpośrednich konkurentów, tak? No okej, no są po dwa czy trzy modele, które się gdzieś tam zazębiają, ale i Samsung, i Huawei, i Oppo, Vivo mają zupełnie inne kategorie produktów, nawet do których Apple jeszcze nie doszło.
I nawet jeżeli Apple za 2-3 lata pokaże jakiegoś pierwszego swojego składańca i on będzie dużo bardziej dopracowany, będzie lepszy i tak dalej, pewno będzie miał wady jakieś, bo to nie jest to Apple, które było tam, nie wiem, 5 lat temu, które rzeczywiście wyróżniało się, jeżeli chodzi o powiedzmy jakieś takie braki w jakby, w, nie wiem jak to ująć, braki development, czyli jakby braki w dopracowaniu danych produktów czy oprogramowania. I to nie są te czasy, no to w momencie, kiedy Apple pokaże jakiegoś pierwszego swojego składańca i wszyscy będą wow, nie no, fantastyczne, po prostu wow to jest, to myślę, że dojdziemy w przypadku Androida do tego, że rzeczywiście będzie mieli półprzezroczyste płytki, czy taki rzeczywiście już science. I tyle. Znaczy ja nie jestem tak ogólnie od tego, żeby właśnie tak uogólniać, że Apple jest takie, Samsung jest taki, że to jest dla tych, to jest dla tych. Jest masa ludzi, którzy po prostu siła przyzwyczajenia działa. Tak samo jak na przykład, nie wiem, to, że masz kolorki takie ładne w telefonach albo na ekranie, to, że masz, nie wiem, jakiś tam rozpoznawalny szlif w telefonie, albo że, nie wiem, rzeczywiście część funkcji się właściwie nie zmienia po to, żeby jakby przyciągnąć tych ludzi, którzy są już zaznajomieni z danym produktem. I tak to moim zdaniem po prostu wygląda. Więc ja bym tak nie ogólniał, ale oczywiście rozumiem. VP Przemo, temat. Robercie, smartfony, 2 sztuki dla seniora nowe. Co polecisz dla seniora rodzice ze smartfonów, które posiadają 5G i tak najlepsze aparaty na Antku? Bez zakresu cenowego, ale raczej nie flagowce i nie mocne średniaki. Raczej szukam rodzicom smartfonów, które spadają z ceną ze średniaków do górnej półki budżetowych. Nie biorę pod uwagę je mają szerokim łukiem. Nadgryzione jabłko Samsung i Sony. Co myślisz o wzięciu Huawei, a używają starych P2019 Smart? Kiedy kupować? Najlepiej do końca roku, czy poczekać na luty przyszłego roku? Może już koniec stycznia przyszłego roku? Pozdro. Wiesz co? Nie wiem, no myślę, że tu jest dużo innych ciekawych opcji. Na przykład Xiaomi ma bardzo dużo fajnych jakichś tak modeli, też nie takich super nowszych, tylko tych starszych serii T, które będą bardzo dobre pod względami aparatów, bo oni je szlifowali, ale niekoniecznie mają najważniejsze jakieś najnowsze specyfikacje, bo jakby to nie było akurat tam ważne i pewnie dla twoich rodziców też nie będzie. Myślę, że jakieś Redmi Note'y też jak najbardziej, to są telefony, które spoko będą sobie radzić, tym bardziej, że te aparaty też były tam przyzwoite. Jeżeli nie Samsungi i nie Sony, no Huawei też ma, no tylko no pytanie, no bo raczej te wszystkie nowe to są już na HMS-ie, więc pytanie, czy to nie będzie jakiś problem, że tam, znaczy większość aplikacji jest, to nie powinno mieć problemu i też można sobie doinstalować te usługi Google, no ale trzeba się gdzieś tam pobawić. Nie wiem, no ja bym pewnie docelował w jakiś tam koniec roku albo ewentualnie początek, czy też nie wiem, może Black Friday. Monitorować ceny, to jest najprostsze co jest. Ja też mam jakieś tam kilka rzeczy, które chciałbym sobie kupić, ale generalnie na przykład szkoda mi pieniędzy, bo widzę, że te ceny są wysokie teraz, więc po prostu sobie obserwuję. Nie wiem, można się na kilka sposobów to obserwować. Pewno przed Black Friday znowu się pojawią te strony, które to porównują. Można sobie wejść na cenę, zalogować się tam i wtedy masz historię ceny. Można sobie to obserwować, można sobie wejść na peperka i obserwować, kiedy będzie jakaś tam super promocja. Jest kilka opcji, żeby to zrobić. Pajto86, cześć Robert, jakiś czas temu pisałem do Ciebie zapytanie o wybór między OnePlusem 12 a Pixelem 9 Pro XL i ostatecznie kupiłem S24 Ultra. I to już kolejny raz, kiedy brałem pod uwagę tak bardzo tej marki, ponieważ miałem S8, ostatnio S21. Kolejny raz Samsung dał fajną promocję. Tak jak przy poprzednich skusiła mnie cena, ostatecznie po rabatach w sklepie Samsunga plus cashback 500 odkup starej S21. 500 telefon wyszedł mi za niecałe 3700. Co myślisz o tym wyborze? Jeśli chodzi o mnie, to chyba nie mam podstaw do narzekania. Napiszę coś więcej po miesiącu, ale to, co mnie w nim urzekło, to ekran w słońcu, aparat, a w nim zoom i zdjęcia nocne. Bateria dla mnie dużym progresem. One UI dla mnie świetna nakładka. Pozdrawiam. Czy nie, no, to jest bardzo poprawny telefon. Ja bym powiedział, że to jest jeden... Gdyby nie to, że Samsung daje rzeczywiście takie promocje, że jeszcze tam czasami słuchawki dorzuca, tak? I ten odkup, i jeszcze ten cashback zwykły plus ten, który dodają czasami od samego odkupu, tak? Że oprócz odkupu dostajesz coś tam na przykład przez sprzedaży. I cena niższa na start, no to... Znaczy, no za 3700, jak telefon był na dzień dobry powyżej piątki, czy tam prawie szóstki, to
rzeczywiście to już jest bardzo dobra cena, tak? W sensie mówimy o, okej, o prawie rocznym telefonie, ale tak na dobrą sprawę w punkcie widzenia takich podstawowych rzeczy za dużo tam się nie zmieniło. W sensie nowy telefon będzie miał oczywiście pewno nowe, lepsze aparaty, nową, lepszą speckę, ale ta nadal będzie w zupełności wystarczająca, ekran nadal będzie wystarczająco świetny, tym bardziej, że tam rzeczywiście ten ekran jest bardzo fajny. Na One UI no to podejrzewam i w funkcjach AI to S24 Ultra wszystko dostanie ze swoim czasem. Więc nie, spoko, bardzo dobra opcja. W sensie nie, ja widzę, że jest dużo osób, która jakby szuka takiej promocji i kupuje dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście, nie wiem, osiągnie gdzieś tam ten swój budżet, który sobie przeznaczyli. Więc 3700 za takiego ultra flagowca to jest naprawdę bardzo dobra cena. Fabian Kowalski, super live, dzięki. Markę, dzień dobry, mam OnePlus 12, sprawowany z OnePlus Watchem 2, występują problemy z powiadomieniami, z komunikatorów, przychodzą często z opóźnieniem, a czasem tylko na zegarek, a czasami tylko na smartfon. Spotkałeś się przy testowaniu z taką sytuacją? Gdzie szukać problemu? Nie ukrywam, że jest to irytujące, bo dzieje się dosyć regularnie. Znaczy, zacząłbym od tego, czy na przykład telefon nie usypia jakiejś aplikacji. Bo albo nie usypia aplikacji od zegarka, tej zegarkowej. W sensie, nie wiem, tam w ustawieniach baterii na pewno jest taka, że na przykład, nie wiem, aplikacja, która zużywa dużo energii, na przykład może być usypiana co jakiś czas. Sprawdziłbym, czy to po pierwsze nie jest to. Po drugie, sprawdziłbym, czy same powiadomienia rzeczywiście są włączone tak, że nie ma tam żadnych przeszkód, jeżeli chodzi o dane komunikatory. Bo jeżeli są opóźnienia tylko takie, że na przykład opóźnienie jest, nie wiem, że przychodzi na telefon, a na zegarek później, no to też zależy od tego, jak masz ustawione. Jak dobrze pamiętam, to tam są takie ustawienia, że możesz włączyć, że na przykład jak przychodzi ci powiadomienie na telefon i masz telefon włączony, w sensie przy sobie i aktywny, i przychodzi ci to powiadomienie, które odbierasz faktycznie na telefonie, to ono chyba nawet na zegarek może w ogóle nie przyjść. I w drugą stronę, czyli jak ci przychodzi na zegarku i odbierzesz na zegarku, to telefon ci znika. Znaczy tak to powinno działać generalnie, w zasadzie, że wiesz, że jak już odbierzesz jedno powiadomienie, to po co masz je później drugi raz widzieć? Więc sprawdziłem, czy tam gdzieś tam coś nie jest pomieszane. I tak na dobrą sprawę, no może będę jeszcze przejrzeć statystyki baterii odnośnie aplikacji tych komunikatorów, czy one czasem się gdzieś nie usypiają. No bo to właściwie tylko jedno. Ja nie pamiętam, że miał takie problemy. Może, znaczy nie wiem, jak tam często korzystasz, bo to przy OnePlus Watchu masz te, powiedzmy, ten drugi system, który jest taki, powiedzmy, energooszczędny. Spróbuj przełączyć się między jednym a drugim, bo pamiętam, że tam było włączanie na przykład niektórych powiadomień, niektóre usługi były włączane i wyłączane. Jeżeli tam włącz zegarek nie zadziałało, to pewno to też nie pomoże, ale dla pewności bym pewno spróbował. Może podczas przełączania między jednym a drugim trybem coś się gdzieś tam zawiesiło. Znaczy, wiecie, no to normalna sprawa, może się wydarzyć. Jimmy Vegas, Robert Nawrocki, technologiczna wyrośnia nadal powtarza bzdury. Och, Jezus, na czystego Androida w pikselu. Potem zrobić sobie filmik ulany z tekstów w stok Android. Zobaczyć, czy to jest czysty Android u ciebie, robicie, proszę sobie gadać bzdury. Druga sprawa jest taka, że zmiany są w telefonach i to spore, nie widząc ich tylko te osoby, które kupują co roku nowe modele. Ja przyszedłem z S21 FE na S24 Ultra i różnica jest gigantyczna. Takich freaków, co zmieniam telefon co roku, jest 1%. Nie warto dla was wprowadzać zmian co roku. Powiem, czy nie do końca bym się z tym zgodził. Tak, rozumiem, że okej, że jeżeli ktoś... znaczy wiesz, no to po co wypuszczać telefon co roku z drugiej strony, skoro one się co 3 lata dopiero różnią. No to jest trochę bez sensu, tak? Że wypuszczasz co roku nowy model, który ma nową nazwę, nową promocję i w ogóle i wszystko tak dalej, ale tak na dobrą sprawę co trzeci rok coś się zmienia fizycznie w telefonie, więc byłoby to jakby bez sensu. To jest pierwsza sprawa. Druga, jeżeli chodzi o czystego Androida, no oczywiście no to nie jest taki zupełnie czysty, tak jakby, nie wiem, jak był kiedyś, czy AOSP, więc zwracam uwagę, że są tam dodatki pikselowe stricte, których nie uświadczysz w żadnym innym systemie i tak dalej, więc to nie jest tak, że to jest goły Android, tak, tylko taki, powiedzmy, stricte pikselowy. Ale w dzisiejszy czas, ja nie wiem, czy w dzisiejszych czasach w ogóle to ma jakieś znaczenie, przyznam szczerze, bo na przykład Samsung jest świetnym przykładem na to, że pokazuje, że można na przykład to, co mieliśmy w ostatnich miesiącach, że Samsung może szybciej aktualizować, nie wiem, swoje telefony, przynajmniej te flagowe i te najnowsze, niż Google swoje piksele.
Nie mówię to teraz na przykład przy Androidzie 15, no bo są jakieś tam opóźnienia, ale jeżeli chodzi o te poprawki zabezpieczeń czy coś, to bardzo często w Samsungu pojawiało się to wcześniej, więc tyle. Juda Tadeusz, jakie jest twoje zdanie na temat używania systemu Android 10 w 2024, biorąc pod uwagę aktualne standardy bezpieczeństwa, wsparcie techniczne oraz dostępność aktualizacji? Znaczy, podejrzewam, że poza jakimiś tam wyjątkami, gdzie aplikacje pewno nie, jakby na przykład nie mają wsparcia, tak, bo widziałem, że są takie na przykład, nie wiem, informacje gdzieś tam, jak aktualizuję jakieś aplikacje, że tracimy wsparcie tam dla, nie wiem, dla jakiegoś Androida, albo tracimy jakieś wsparcie dla, że aplikacja traci wsparcie dla jakiegoś starego iOS-a. To oprócz tego, że na przykład jakaś aplikacja, z której korzystasz na co dzień i byś się nie zastanawiał, czy ona będzie działać, czy nie, może ci przestać działać. W kwestii bezpieczeństwa, no oczywiście, tak, znaczy, ja uważam, że jednak ważniejsze nawet od tego, jakie poprawki bezpieczeństwa masz w telefonie, jest to, jak chodzisz, jak działasz w jakichś stronach internetowych. W sensie, jeżeli rzeczywiście chodzisz i wchodzisz na strony, które nie są jakieś, bym powiedział, niebezpieczne, nie odbierasz takich załączników, nie klikasz w linki, jak popadnie, to robisz dla swojego bezpieczeństwa więcej niż aktualizujesz telefon do najnowszych poprawek, tak na dobrą sprawę. Czy uważasz, że korzystanie z tego systemu operacyjnego może stwarzać ryzyko dla prywatności i bezpieczeństwa użytkowników, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby zagrożeń cybernetycznych? Oczywiście, że tak. Znaczy, w sensie, no wiesz, no, tylko nie... Oczywiście różnica jest między telefonem, który jest, nie wiem, tam sprzed 4 czy 5 lat, nie jest aktualizowany, a telefonem, który na przykład nie ma tylko ostatnich zabezpieczeń z ostatnich aktualizacji, tam, nie wiem, ma z września, mamy teraz już prawie listopad, tak? No, oczywiście będzie różnica między tymi dwoma urządzeniami. I na przykład, no jakby problem największy jest taki, że nawet nie ty musisz klikać w linka, tylko czasami są rzeczy takie, że system, że na przykład na przestrzeni lat dowiedzieliśmy się, że telefony mają jakąś tam podatność, albo Bluetooth tam w jakiejś wersji, albo procesor jakiś ma tam podatność taką, że nie wymaga od was tam tak zwany zero klik, że nie wymaga od ciebie żadnego kliknięcia. Wystarczy, że ktoś ci coś wyśle i telefony są na to łatane, a tamten telefon na to nie jest załatany. I po prostu taki telefon może zostać dużo łatwiej zainfekowany. Jakie mogą wystąpić podczas korzystania w porównaniu? No to mówię, no właściwie tak organoleptycznie to na przykład, że jakaś apka ci nie będzie działać, albo że coś ci się nie będzie chciało zaktualizować, albo że jakaś aplikacja, gdzie wymagany jest poziom bezpieczeństwa jakiś tam, że masz na przykład telefon aktualny, że masz minimum 3-miesięczne aktualizacje poprawek, na przykład nie pozwoli ci się zalogować do jakiejś usługi, do jakiegoś, nie wiem, tam banku, cokolwiek, nie wiem, podejrzewam, że są takie ograniczenia. Czy są jakieś szczególne aspekty, na które użytkownicy powinni zwrócić uwagę, decydując się na pozostanie przy takiej wersji? Jakie działania mogą podjąć użytkownicy, aby zminimalizować potencjalne zagrożenie związane z korzystaniem z Androida? Ciężko mi powiedzieć. Wiesz, najlepiej by było, jakby byli bez internetu, tak? No bo to tam czyhają te wszystkie zagrożenia i na przykład przegrywać sobie rzeczy, które... Ale to no, telefon bez internetu, bez sensu. Ale fakt jest taki, że no, nie jesteś w stanie się jakby tutaj uzbroić, tak w 100% zabezpieczyć przed tym, co ewentualnie gdzieś tam na nas czyha. To jest tak jak trochę z kontrolą policji na drodze. Możesz przez 6 lat czy przez 10 lat być ani razu nie skontrolowany i możesz być skontrolowany wtedy, kiedy rzeczywiście jedziesz pierwszy raz od 10 lat, bo zapomniałeś zapiąć, nie wiem, pasy tam albo i akurat pierwszy raz przekroczyłeś prędkość i wtedy mogą cię złapać. I to jest tak samo. Możesz przez kolejne 2-3 lata działać normalnie i może być wszystko w porządku, a może być później w tym trzecim roku coś takiego, że robisz coś ważnego, masz jakieś ważne rzeczy i możesz stracić do tego dostęp albo dostęp do swoich pieniędzy nawet, więc uważałbym na to. Robert, chciałem opowiedzieć ci o moim ojcu. Korzystał on z Windowsa XP, Androida. Windows XP był dla niego więcej niż tylko systemy, to była jego ulubiona platforma, a cenił sobie prostotę i zawodność tego systemu. Zdecydował się na niego, ponieważ był dla niego znajomy. Nie interesowały go nowinki technologiczne. Android z kolei pozwalał mu na korzystanie z różnych aplikacji i dzięki niemu komunikować się z innymi. Zawsze znajdował sposoby dostosować swoje urządzenie do swoich potrzeb, odkrywał nowe funkcje, które były dla niego ciekawe. I okej, rozumiem, ale no mówię, te systemy też już nie są aktualizowane, jeżeli to jest stary Android również. Chodzi tutaj głównie o prostotę, znajomość systemu.
Był stabilny, łatwo obsłużyć. Ja również czułem w miarę komfortowo w swoim starym Androidzie. Ostatnio nie szukam nowinek technologicznych, tak jak to było dawniej. Mój ojciec nigdy nie interesował się nowymi wersjami. Ja też nie śledzę najnowszych aktualizacji. Dla nas obu najważniejsze, by technologia spełniała nasze potrzeby. Korzystanie ze starszych systemów ma swoje ograniczenia. Mój ojciec zawsze znajdował sposoby, by wykorzystać możliwość swojego systemu. Ja robię to samo ze swoim Androidem. Pozdrowienia dla ciebie i rodzinki. Dzięki wzajemnie. Znaczy, rozumiem oczywiście i jakby jest pewno dużo osób, które korzysta nawet, czy ma tam jakieś stare telefony ze starymi wersjami systemu i spoko. Ja też takie czasami reaktywuję i pokazuję na kanale, natomiast nie wiem, czy to, znaczy, powiem tak, o ile bym się tam zalogował kontem Google i spoko, natomiast nie wiem, czy bym tam aktywował jakąś, nie wiem, swoją dostęp do jakiegoś smart home, czy jakichś swoich kamer, czy powiedzmy, nie wiem, do swojego samochodu, czy do banku, czy do jakiejś innej karty, jakiejś wirtualnej i tak dalej, tu bym pewno miał jakieś tam obiekcje. Piotrosław, witaj. Czy uważasz, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego? Na przykład jeśli chodzi o opony wielosezonowe i sezonowe lato, zimą. Wiesz co, powiem szczerze, że miałem kiedyś dawno, dawno temu opony wielosezonowe, takie, że całoroczne i powiem tak, o ile one były latem trochę gorsze niż powiedzmy letnie, takie typowe, w sensie, no były głośniejsze, tam widać, że trochę hamowania była gorsza, w sensie też taka była bardziej gumiaste było, tak się jeździło, nie jeździło się tak sztywno, to zimą w śniegu były jeszcze w miarę okej, ale na lodzie zachowywały się jak letnie właściwie. Ja od tamtego czasu powiedziałem, że już nigdy więcej nie kupię sezonówek, takich wielosezonówek, tylko kupuję osobno letnie, osobno zimowe, dla bezpieczeństwa. I na przykład, fun fact, teraz ostatnio parę dni temu zmieniłem na opony zimowe, pomimo tego, że nadal mamy 15 stopni. Fakt jest taki, że też zimówki mam w lepszym stanie niż letnie, ale fakt jest też taki, że już dałem się kilka razy zrobić w konia tak, że coś tam gdzieś tam załatwiałem i mówiłem, okej, okay, w październiku będę wymieniał i zrobiłem to na przykład 10 listopada i gdzieś tam na przykład na tego 1 listopada czy na 11 listopada jechałem i się okazywało później, że faktycznie no były jakieś przymrozki, było nie wiem, minus 2, minus 3, była szklanka i na letnich po prostu był dramat, tak, w sensie naprawdę było ciężko, więc mam już zimówki teraz i już tak, no dobrą sprawę się już nie przejmuję. A poczekaj, bo to nie reszta pytań. Czy warto wymienić iPhone 14 i 16 Pro, jeśli chodzi o aparaty, nie licząc zbliżenia? No, nie licząc zbliżenia, nie wiem, to nie będą jakieś gigantyczne zmiany. W sensie, okej, od 14, od 15 właściwie ten główny sensor jest trochę lepszy, przy 16 to już tam nie jest aż taka różnica. Przy tych 15 to zwracam uwagę na te zdjęcia 24 megapikselowe, bo one wyglądają trochę lepiej. Nie wiem, no pytanie, jak dużo robisz zdjęć, jakie robisz zdjęcia, czy to są zdjęcia po prostu takie dnia codziennego, to one nie będą jakoś mocno odbiegać. Ja bym się tutaj nie rzucał na głęboko wodą, że tylko dlatego. Jeżeli nie robisz dużo zbliżeń, to też to nie ma sensu kompletnie, tak? Znaczy, w sensie, ja sam widzę po sobie, że okej, ja robię dużo zbliżeń wtedy, kiedy rzeczywiście testuję urządzenia, czy gdzieś jestem na jakimś wyjeździe, ale tak w takim codziennym użytkowaniu w domu, to robię tak bardzo mało zdjęć takich zbliżeń. Główny aparat jest najważniejszy. I którym lepiej się zainteresować? iPhone 16 czy 16 Pro? A na to pytanie odpowiem już w tym tygodniu, bo wreszcie będzie recenzja 16, 16 Plusa i do tego się odniosę. Okej? Okay? Tak zróbmy. Jan Bordowicz. Hej Robert, mam pytanie odnośnie od nadchodzących telefonów S25. Czy wiesz coś może, jakoby miał posiadać standard ładowania QI2 z magnesem, podobnie jak iPhone'ie? Podobno to już w zeszłym roku były takie plotki, więc nie wiem, ja już przestaję w nie wierzyć, ale fajnie by było, tak? Bo to jakby był taki standard, zresztą tak samo jest z tym Infinixem, bo to też tak samo działa, co wam jakiś czas pokazywałem, więc jeżeli tak by rzeczywiście było, to było super. Podobno także OnePlus 13 ma mieć takie rozwiązanie, osobiście wstrzymuję się z zmianą S23 na S24, z nadzieją na taką funkcję w S25, jak oceniasz szansę, pozdrawiam. Znaczy, przyznam szczerze, ja bym teraz, jakby rzeczywiście, jeżeli masz telefon, który działa i nie jesteś zmuszony do zmiany już teraz natychmiast, ja już bym teraz się wstrzymał, tak? W sensie, poczekam na tą S25, bym czekał. Wiem, że S24 może być naprawdę w świetnych cenach, ale fakt jest taki, że w dniu premiery S25 myślę, że te promocje się nadal nie skończą, tak? Więc jeżeli na etapie premiery już cię nie zainteresuje nic tam więcej, bo nie będzie nic więcej
nuda, odgrzewany kotlet, zamawiasz sobie 24 i będziesz zadowolony. Więc ja bym teraz poczekał. Jak oceniam te zmiany? No nie wiem, za czym. Ja uważam, że to było fajne, jeżeli byłby jeden standard. Chętnie bym sobie ładował na MagSafe'owej ładowarce, która jest pionowa, więcej telefonów w ten sposób. A tak to muszę odkładać na przykład na Pixel Standa. Kunolis. Problem, o którym pisałem wcześniej, jeśli chodzi o nagrzewanie podczas rozmów wideo, występuje w każdej aplikacji. Nie wiem, co masz na myśli o tym moim. Nie wiem, co mam myśleć o tym moim S24 Plusie. Moja dziewczyna S24 jest o wiele chłodniejszy podczas rozmów. Po prostu trzeba się z tym pogodzić, że Exynos tak ma. Nigdy już nie kupię Samsunga z tym procesorem, jakkolwiek on będzie. Początkowo wydawało mi się, że Exynos 2400 będzie dużo chłodniejszy w porównaniu z S21, którego posiadałem, ale po czasie okazało się, że to nieprawda. Telefon jest naprawdę fajny, ma wiele ciekawych funkcji, ale procesor odbiera przyjemność korzystania. Jakby nie ekosystem, który posiadam, to zmieniłbym na coś innego. Nikomu nie polecam Samsunga serii S z Exynosem. Mam nadzieję, że przy S25 pozbędą się tych procesorów i w końcu dadzą nowe aparaty, bo od S22 nic się nie zmienia. Pozdrawiam. I w jednym i drugim zgoda, w sensie mam nadzieję, według ostatnich plotek, że będą jednak wszystkie snapy. Bo ja też uważam, że o ile Exynos dla części osób może być w zupełności wystarczający, no jednak ja nadal mam w głowie to, że część osób na świecie dostaje ten sam produkt ze Snapem. I to jest jednak moim zdaniem mimo wszystko nie fair, tak? W sensie, dlaczego jeżeli pojadę sobie gdzieś tam, akurat będę na wakacjach, kupię sobie ten sam telefon, który mogę kupić w Polsce, dostaję go z innym procesorem. Powiedzmy, załóżmy, że on kosztuje tyle samo. Jest to nie fair. A druga sprawa jest taka, że rzeczywiście Samsung musi się trochę pociągnąć chyba z aparatami, bo to nawet nie chodzi o to, że te aparaty są złe, bo dużo można wyciągnąć softem, ale tak na dobrą sprawę nie za dużo się hardware'owo niestety zmienia. Uwaga czytelnika, pytanie iPhone'owca. Myślałem o Pixelu, ale kusi S24 Ultra i pytanie. Ja jestem zbrać Samsunga, jeśli chcę korzystać z google'owych apek, jak zdjęcie, wiadomości, telefon, chmura oraz drugie przestrzeń. Alternatywą dla HomeKitu już znalazłem Homey. Wiesz co, można oczywiście, no bo to na Androidzie to możesz z dowolnych aplikacji korzystać, możesz sobie nawet galerię wyłączyć, tak, tylko że w części niektóre funkcje AI masz w galerii, tak, w zdjęciach też będziesz miał te funkcje, ale więcej na przykład, nie wiem, niektórych rzeczy w rozwiązaniu stricte google'owym nie ma, jak na przykład eliminowanie odbić, chyba jeszcze nie ma, ale ma być dodane i nie wiem, tam dorysowanie czegoś na zdjęciu i tak dalej, więc myślę, że można, znaczy powiem więcej, chyba, ja nie pamiętam właśnie, czy w Samsungu jest tak, że galeria było kiedyś tak, że można ją połączyć z OneDrive'em, ale nie wiem, czy teraz nie można to zrobić tak, że synchronizujesz ją w ogóle ze zdjęciami Google. Także masz zdjęcia Google, one ci się synchronizują, ale pojawia ci się w aplikacji galeria od Samsunga i możesz tam edytować to i możesz to równocześnie edytować w zdjęciach google'owych i będzie to się uzupełniało. Wydaje mi się, że tak jest, ale musiałbym to sprawdzić na jakimś Samsungu. A mam jeszcze S24 FE, więc sprawdzę. W sumie koniec, jeszcze o Pixelu. Poprosiłem o wymianę zaawansowaną, taką oni ją nazwali. Zamawiam nowego Pixela, oni blokują pieniądze na karcie. Kiedy otrzymam nowego i doślę starego, to zdejmą blokadę. Upewniłem się jeszcze, czy na pewno mail jest od nich na czacie Google. Dzięki temu zgram sobie wszystko i nie zostanę bez smartfona. W przyszłym tygodniu ma być nowy Pixel 9 Pro XL, ale trwało ile nerwów, telefonów, mail, ech. Ale ważne, że sprawa się zakończyła pozytywnie. Fajnie, że jest to twoje kniutka, bo można się podzielić właśnie takimi sytuacjami. Chętnie usłużę pomocą, jeśli ktoś będzie miał problemy z pomocą Google. O, dobrze wiedzieć. Dla przypomnienia, Smykonic miał problemy takie, że mu skrzypiał telefon i Google na początku nie za bardzo chciał mu uznać to, ale tam się wykłócił, więc warto się kłócić zawsze o swoje, zawsze to są wasze pieniądze, więc bijcie się i niezależnie czy to jest Apple, Google, Samsung, czy Huawei, czy cokolwiek innego, bijcie się zawsze, bo to są wasze pieniądze. I nagłaśniajcie sprawę, tak, bo to bardzo często w dzisiejszych czasach niestety tak to wygląda, że póki nie nagłośnisz sprawy, to niestety zostaniesz z ręką w nocniku. Przykre, ale prawdziwe. Więc daj znać, czy nowy przyjdzie, mam nadzieję, że nowy będzie wolny od tej wady. Wiśnix, cześć Robert, kupiłem żonie na fajnej promocji MediaMarkt iPhone'a 15 w kolorze różowym, zmiana z iPhone'a 11, ku mojemu zdziwieniu podczas przenoszenia danych na nowy telefon, pierwsza poważna przeszkoda. Nowy iPhone za wszelką cenę chciał się aktualizować do iOS 18.2.
Niestety proces ten się zawieszał i pomimo ustawienia telefonów na 2 godziny obok siebie nic się nie działo. Zresetowałem go do fabrycznych i kolejne próby nadal nic, więc uruchomiłem go na swoje Apple ID, zaktualizowałem, wmazałem telefon do ustawień fabrycznych i wtedy zacząłem proces przenoszenia. Poszło bezproblemowo. Jak widać, nawet tak potężna jak firma jak Apple ma swoje problemy. Piszę, gdyż dużo osób kupiło teraz nowe iPhony dla siebie i pewnie będą miały te same problemy. Jak będę brał się za testy nowego iOS-a na wysłużone 11, jak mi się spodoba, to podrzucam mojego Pixela, Pixela 7 i kupię sobie iPhone'a 15 Pro. Chociaż premiera nowego Ultrasa od Samsunga kusi najbardziej. Kusi mnie bardziej. Słucham każdego Junta, ja tylko mniej piszę. Pozdrawiam ciebie serdecznie, całą naszą społeczność. Do następnego. Dzięki wielkie. Wiesz co, ja nie wiem, czy to nie jest problem że iPhone'a 11 też musisz mieć zaktualizowanego do najnowszego. Ja jak się przerzucałem, to tworzyłem w ogóle od nowa, bo też mi coś tam wyrzucało, jakiś błąd. Więc ja się przenosiłem z iClouda, nie przenosiłem bezpośrednio z telefonu na telefon. I tak samo te wszystkie nowe iPhone'y tak robiłem, że przenosiłem je z iClouda. Bo coś było nie tak. Mi się wydaje, że to była wina którejś wersji iOS 18, więc podejrzewam, że 11 też musiałeś mieć zaktualizowaną do najnowszej wersji. No dobra, zobaczymy, co tam wyjdzie. No, sam jestem ciekaw, że Samsung się obudzi trochę z letargu, bo tak trochę śpi. Lucky Luke. Dobrze, cześć. Czy twoim zdaniem jest sens zmieniać Sony XM4, czyli to takie nauszne, na AirPods, nie, czy te to kanałowe, nie, to są nauszne, z USB-C, założenia Apple TV, iPhone, iPad, głównie używane pod kątem filmów. Sony mam ten problem, że po pewnym czasie pewne z uwagi na braki wentylacji gotują mi się uszy. AirPods z uwagi na materiał i gąbkę podobno są bardzo wygodne pod tym kątem. Powiem szczerze, że niestety nie miałem AirPodsów Max, więc nie wiem. W sensie ciężko było mi tutaj tak rzucać w powietrze, bo to byłoby nie fair. Nie wiem. Znaczy, z drugiej strony, jeżeli to jest ten problem, który ci doskwiera, no to nie wiem, czy bym nie czekał jednak może na te AirPods Max jakiejś drugiej generacji, tak? No bo tutaj te z USB-C to się nic nie zmieniło oprócz koloru i USB-C, tak? Więc tam kilka rzeczy z tego, co pamiętam, było do poprawy. Więc przyznam szczerze, że nie wiem. Raczej wolę sobie robić dłuższe przerwy i tyle, żeby jak mi się głowa gotuje, niż wydawać na nowe słuchawki. No chyba, że nie jest to problem, to spoko, tak. Maciekania. Hej Robert, czy za 2560 poleciłbyś S20 czy 256? Jak nie on, to jakie inne telefony w tym budżecie też powinien rozważyć, jak takie, które przynajmniej mu dorównują. Za 2560? Ciężko powiedzieć, bo nawet S24 FE nie dostaniesz w tej cenie. Więc ciężko mi powiedzieć. Chyba nie będzie nic. Gdzie jest taka dobra cena? Tak zupełnie szczerze, S23 to jest nadal bardzo dobry telefon. Za 2560, 256 wersja? To jest naprawdę dobra oferta. Wydaje mi się, że ciężko to przebić będzie. Jak sądzisz, czy S25 zapowiada się jakieś większe zmiany i może lepiej poczekać, bo jak mało co miałoby się zmieniać, to chyba już wolę zaoszczędzić i wziąć ten S23, ale też ciekawe, czy S25 by wszedł sporo drożej. Czy wiesz, no to jest takie wróżenie z fusów na razie, tak samo jak przewidywania. Bardzo często wszystko wiemy, ale później jakaś funkcja się okaże, że jest jakaś fajniejsza. Z S24 niby też widzieliśmy wszystko przed premierą, ale się okazało, że jednak całe AI jest po polsku i wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko funkcja. Doszły nowe rzeczy. Nie wiem, jeżeli będzie tylko pakowanie rozwiązań AI, to powiem, że to jest bez sensu, bo pewno poprzednie galaktyki też to dostaną, ale jeżeli będą jakieś nowe hardware'owe rozwiązania, tego nie wiem jeszcze. Co bym więcej zyskał dokładając do S24 FE, a co jeszcze trochę dokładając do S24 poza wsparciem, bo pewnie, no wsparciem i AI, które masz, no nie wiem, no ja bym pewno nie dokładał, ja bym został przy 23. W sensie te różnice będą tak marginalne, że nie odczujesz nawet tych dołożonych 300-400 zł względem S23 na innych modelach. Serio. No bateria była chyba słabsza w S23 podstawowym, tak? No to może ten S24 FE lepiej trzymał i S24 zwykły też miał większą baterię. Ale oprócz tego to nic. Czy ja będę Samsunga ładował ładowarką Xiaomi 120 W, czy ona zapewni mu maksymalną szybkość ładowania, czy lepiej będzie, jak go dokupię tą fabryczną 25W od Samsunga? Pytanie, czy chcesz tak cały czas ładować, tak? Bo to też nie będzie pewno super najlepsze, ale jak masz, podłącz dowolną kostkę i po prostu i telefon się tak nie będzie ładował szybciej niż 25W.
Więc jeżeli tam się napięcia zgadzają na tej ładowarce Xiaomi, a tego nie wiem, bo nie sprawdzałem tego, to podejrzewam, że on się tak będzie ładował 25 W maksymalnie. Tu się nic nie stanie, w sensie telefon nie będzie ci się szybciej ładował, na pewno. Dominik, czy warto instalować iOS 18 na iPhone 15 Pro Max? Nadal używam wersji 17, coś tam i boję się, że spadnie mi kondycja baterii, bądź wyjdą inne klocki. Czy warto? Inny problem jest, że Apple Watch nie może się zaktualizować, bo mam nieaktualną wersję telefonu. Cwaniaki. No wiadomo, że tak to działa. Nie wiem, znaczy ja bym zaktualizował, w sensie... No co, będziesz rok czekał, tak, aż wyjdzie, czy tam pół roku czekał, aż wyjdzie iOS 18.4 i nie wiem, rozwiążą wszystkie problemy i będziesz miał nikt zaktualizowanego Watcha i telefon i zaraz jakieś aplikacje ci się nie będą aktualizować. Bez sensu, no co ma być, to będzie, tak? Znaczy, chyba, że sprzedajesz teraz telefon, tak, no to i chcesz mieć jak najwyższą kondycję, to zostaw sobie 17, ale 18, żebyś tak sprzedał, tak, z wyższą kondycją, ale jeżeli będziesz trzymał telefon rok, no to jaka różnica, czy to będzie teraz, czy za pół roku. I kondycja i tak będzie spadać, i tak będzie spadać. Czy iOS 18 ma w końcu gest wstecz od lewej, czy prawie krawędzi w każdej części? Nie, tylko w lewej. I to nie zawsze też, czasami trzeba kliknąć u góry. To się nic nie zmieniło z tego, co widziałem. Bo mnie to doprowadza do pasji, jest jednym realnym powodem, dla którego nie chcę pozbyć telefonu od Apple, no i problematyczne ściąganie różnych plików na komputer. Nie ma po kablu z PDF pliki Word. Ja powiem tak, ja to obszedłem w ten sposób, że przesyłam sobie to przez dysk Google. Dysk Google właściwie większość formatów obsługuje, więc nawet jeżeli Apple czegoś nie obsługuje, to przez dysk to przesyłam i jest spoko. Łukasz Jarkiewicz, cześć Robert, dwa pytania. Jak odkładam zegarek na noc, to mam coś ustawiać, czy po prostu odłożyć na stojak i niech czeka? Druga, tak, no odkładasz i tego. No jedyne co to możesz włączyć, znaczy nie wiem jaki zegarek, ale jeżeli masz możliwość ustawienia, to włącz sobie tam na przykład, żeby klonował się, czy tam powielał się tryb, stan powiedzmy z telefonu, bo jeżeli na telefonie masz jakiś tam tryb sen czy coś takiego, to wtedy ekran się wygasi na ładowarce też. I wtedy na prostu bez sensu, żeby się całą noc świeciło na ładowarce zegarek, chyba że to jest twój zegarek nocny, to nie. Druga sprawa, da się ustawić liczbę kroków na tarczy, bo szukam i nie mogę sobie tego ustawić, ale nie wiem jaki telefon, jaki zegarek, bo nie pytałeś. Więc ciężko mi powiedzieć. No nie ma podane, więc nie wiem. Juda Tadeusz, chciałbym ci przedstawić obecną sytuację dotyczącą mojego zakupu nowego telefonu. Dotychczas... Jezus Maria. A to jest drugi taki komentarz, więc może trochę wluzujmy z takimi długimi dwoma, tak, w jednym tutaj. Dotychczas używałem zazwyczaj flagowców, teraz używam telefonu wytrzymałościowego, co zmienia faktu, że jeśli on jest na niższej półki, do 500 zł. Jednak przysiadka z pułapu flagowców na najniższą półkę boli, nie ma już tak wielu funkcji, na telefon jest pozbawiony wielu udogodnień. Co więc zamierzam? Myślę, że w ciągu roku uzbieram sobie pieniądze na iPhone 15, nie przeszkadza mi brak wyższej częstotliwości. Mogę używać Rockfona 165 i Hammera 60. Nie mówię, że różnica nie jest odczuwalna. Nie przeszkadza mi w jakimś stopniu jak kiedyś. Wracając, zbieram iPhone'a, jednak pod jednym warunkiem, mianowicie, że będzie to mój jedyny zakup do Apple przez najbliższe 3 lub 4 lata. Jeżeli lat do precyzowania, zamierzam używać tego telefonu przez kilka lat bez zmiany na nowszy model. Jakie są twoje doświadczenia z wydajnością oraz ewentualnym spowolnieniem na dłuższą metę? Czy iPhone 15 ma szansę na płynne działanie przez ten okres, biorąc pod uwagę typowe aktualizacje i wymagania aplikacji? Wiesz co, no przyznam szczerze, że ja nawet do dzisiaj jak korzystam czasami, bo coś tam mam ustawić moim dzieciom na iPhone SE 2020 czy iPhone 10R, one działają, tak? W sensie ja widzę ten pokaz slajdów, ale one działają tam w miarę responsywnie, więc to nie jest tak, że ten telefon przestanie działać, tak? Myślę, że nadal będzie sobie radził z takim przyzwoicie. A ty bardziej 15, to myślę, że kolejne 5 lat. Muszę przyznać, że mam pewne zastrzeżenie co do polityki Apple i sposobu, w jaki firma komunikuje się z klientami. Dobra, o ideologii nie będę tutaj rozmawiał, bo to każdy ma swoje podejście, każdy tam akceptuje albo nie akceptuje i wybiera sobie firmę taką albo taką. Nawet kostkę od Apple dokładnie kupię od innej firmy. Czy niektóre funkcje telefonu są ograniczone, gdy używa się urządzeń zewnętrznych, np. słuchawki, ładowarki lub kabli? Nie. Znaczy kable muszą być markowe, nie mogą być tam jakieś bezsensowne, tak? W sensie USB-C każdy może być właściwie.
to raz, kostkę raczej też nie będzie problemu. A słuchawki, no to jeżeli na Bluetooth, no to powinny też działać. Jeżeli mają jakąś aplikację, to muszą mieć ją w sklepie, żeby móc jej korzystać. Chciałbym, żeby był decyzją rozsądną. Jeśli już wchodzę w sprzęt Apple, chcę mieć pewność, że daje mi on przewagę, gdzie naprawdę tego potrzebuję. Dlatego jeśli będę w stanie funkcjonować korzystając z iPhone'a jedynie podstawowych akcesoriów innych firm, to dla mnie idealna sytuacja. Chcę mieć urządzenie, które nie będzie mnie ograniczać, jednocześnie nie zamknie mnie w sieci niezależności od 1%. Znaczy nie, no tych akcesoriów do Apple'a to jest bardzo dużo. Podejrzewam, że najwięcej na świecie. Więc spoko, to jakby nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o case'y, szkła, nie wiem, tam jakieś ładowarki, takie, siakie, kable tutaj, ładowarki MagSafe, jest tego dużo. Cenię sobie wygodę, funkcjonalność, ale bez presji na upgrade co roku, czy konieczność dokupowania nowych sprzętów. No tutaj dokupować raczej nie musisz, jeżeli nie będziesz zmieniał telefonu, bo może za rok znowu zniknąć, albo dołożą kolejny przycisk. Jak wspomniałem wyżej, doceniam darmowy 2-letni okres łączności satelitarnej po jej zakończeniu, jaki wygląda ewentualnie, ale w Europie tego nie ma. Znaczy w Polsce na pewno, tam w Europie pewno też na razie. Więc nie ma się tym co przejmować, to nie jest funkcja dla nas biedaków, Europejczyków. Tak samo jak Apple Intelligence, więc miej to na uwadze. Dziękuję za odpowiedzi na pytania. Nie ma sprawy. I to ostatni komentarz, więc chyba dzisiaj mamy bardzo długi odcinek, ale widzimy i słyszymy się za tydzień lub też za dwa. Trzymajcie się. Pa, pa.